Dzień dobry, dzisiaj naszą gościnią jest Katarzyna Koczwara. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Kiedyś byłaś rzecznikiem Rady Miasta, burmistrza, burmistrzów. Teraz już nie jesteś. Tak, no w ogóle sobie myślę, że tak, kiedyś to robiłam dużo rzeczy w kontekście bycia rzecznikiem innych osób. Ta ostatnia praca to faktycznie Urząd Miejski w Cieszynie, ale też sobie myślę, jak tak do tego nawiązujesz i o Pucharze Świata i jeszcze o jednym szpitalu w regionie, ale też tej pracy dziennikarskiej, kiedy się wypowiadałam w imieniu innych osób. A teraz wypowiadasz się w swoim imieniu i to jest chyba najbardziej istotne. Tak, i powiem ci, że jak teraz o tym rozmawiamy, to takie też poruszające, bo to wypowiadanie się w swoim imieniu jest dla mnie cały czas nowe. Dobrze, to Chyba zanim do nie tego dziwię się. nowego, to zanim do tego nowego przejdziemy, to tylko tak na chwilę zapytam cię, ty jak gdyby doszłaś ze sobą do porozumienia, że jak gdyby pewne rzeczy, pewne przestrzenie, w których się obracałaś zawodowo, już nie są dla ciebie, czy jakoś tak po prostu szukałaś ścieżki i cały czas widziałaś, że pewne rzeczy wcześniejsze są tymczasowe, a jakoś tak się ułożyło, gdybyś mogła zdradzić odrobinę. Wiesz co, to chyba jest wypadkowa dwóch rzeczy. Na pewno było tak, że i też jakoś pamiętam naszą poprzednią rozmowę, że zawsze poza moją tą główną pracą zawodową były inne rzeczy, które mnie wołały. Więc jakoś tam potrzebowałam mieć inny, jeszcze drugi świat. Natomiast był taki moment, kiedy już wiedziałam, że czas mojej pracy w urzędzie ma swój jakiś tam koniec i ja sobie to określiłam na początku jakoś tak bardzo teoretycznie, natomiast okoliczności faktycznie już takiej wewnętrzne pracy w urzędzie te decyzje przyspieszyły. Więc pewnie jakbyś mnie zapytał w lecie 2022 roku, to nie do końca była moja decyzja, natomiast wszystkie okoliczności mojego pójścia na L4, potem jakby już zrezygnowania, złożenia wypowiedzenia, na pewno były o tym, że nie wyobrażałam sobie, żebym mogła tam wrócić. Okej, czyli organizm daje też znać fizycznie o tym, że coś nie jest nam po drodze z czymś, tak? Właśnie, bo tak Zdecydowanie tak. holistycznie podejmujesz wszystkie swoje działania, to znaczy patrzysz na życie, na świat, na zdrowie, tak holistycznie. Wiesz co, nie zawsze tak było. Ja mam na pewno taki moment bardzo dużego nadużywania się, skrajnego pracoholizmu. Też myślę sobie takiej potrzeby udowadniania, ile te rzeczy ja potrafię, ile ja mogę i gdzie mogę być przydatna. To się na pewno w pewnym momencie zaczęło zmieniać. To jest też o tym właśnie, że zaczęłam mieć w życiu też inne rzeczy poza pracą. Ale też nie będę tutaj absolutnie jakoś myślę wyjątkowa i były też takie momenty, kiedy ignorowałam te sygnały i przeciągałam strunę. I tak na pewno było, jeżeli chodzi o Urząd Miejski w Cieszynie. Ta decyzja spokojnie mogła być podjęta wtedy, kiedy pierwszy raz miałam napisane wypowiedzenie. I pewnie byłabym zdrowsza i pewne konfliktowe sytuacje po prostu nie zaistniały. No ale tak się nie wydarzyło. Natomiast dzisiaj i też ta historia już na samym końcu mi bardzo pokazała, jakie były koszty. I dzisiaj sobie już zdecydowanie bardziej sprawdzam, kiedy mi ciało mówi, że jest zmęczone. Kiedy sobie sprawdzam, że jakieś obszary może i ciekawe, i kuszące jako wyzwanie, to może być po prostu za dużo. A na pewno się staram cały czas jakoś wypośrodkować, co teraz jest podwójnie trudne, bo naprawdę robię rzeczy z wielką pasją, ale też bardzo różnorodne. To nie jest jakby jedno miejsce, jeden kanał, więc przeskakiwanie między tym jest samo w sobie dość atrakcyjne i czasami się nie orientuję, że jestem w pracy. Natomiast już sobie też sprawdzam, że potrzebuję mojej takiej przestrzeni na spontaniczność, na podróże, na ludzi. Więc myślę, że to jest taka nieustająca nauka i co jakiś czas system mówi, sprawdzam. Okej, czyli tak, była lekcja kolejna, była nauka, i teraz zajmujesz się co? Jogą, gongami, psychoterapią. Gdybyś mogła powiedzieć pokrótce, czym się teraz zajmujesz? Tak, to wszystko, co wymieniłeś, jest teraz bardzo ważne, też w taki dość dla mnie niespodziewany sposób. Faktycznie joga, która była zawsze w tle, ale nie z planem na to, żeby prowadzić zajęcia, w moim życiu zaistniała.
I mam bardzo dużą wdzięczność za okoliczności, które, bo to tak trochę było, że zostałam do tego zaproszona i odpowiedziałam po prostu. Nie był to taki mój intencjonalny pierwszy plan. Natomiast bardzo sobie cenię ten czas na macie i mój własny, i tego, do czego zapraszam zarówno w Cieszynie, w Skoczowie, jak i w Wiśle. Więc joga dzisiaj jest bardzo ważnym filarem mojej codzienności. Jest psychodietetyka, która już była trochę wcześniej, natomiast teraz jest już zupełnie, myślę, że w taki świadomy i też taki bardzo ważny sposób. Została przeze mnie uważniona. Wcześniej była taka w tle, natomiast teraz już jest tak, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No i z niej wypłynęła psychoterapia. Tu jestem na razie cały czas w tym cyklu szkoleniowym. Ale faktycznie zbliża się czas, kiedy będę mogła zaprosić na pierwsze sesje już terapeutyczne u mnie. Gongi, misy kryształowe, to jest dla mnie takie dopełnienie tej pracy z ciałem. To jest też nauka odpuszczania, relaksu. To jest zaproszenie do zupełnie innej formy muzykoterapii. No i myślę, że wszystko razem daje takie bardzo całościowe podejście do człowieka na każdym etapie. To też jest ważne, że dla mnie ta praca z ciałem też jakby przekłada się na nurt, który wybrałam, jeżeli chodzi o psychoterapię. Ładnie to brzmi i dobrze. Powiedziałaś coś takiego, odpuszczanie, też nieporównywanie siebie do innych i zauważenie, że czasami mniej znaczy więcej, nie? To chyba są takie kluczowe rzeczy. W jodze najważniejsze. Ja się bardzo cieszę, bo tego się nauczyłam od moich nauczycieli, że w jodze naprawdę 70% to jest maks, jaki powinniśmy z siebie dawać, a czasem jeszcze mniej. I pamiętam, jak zaczęłam to mówić na zajęciach i miałam taką grupę, z którą absolutnie zaczynaliśmy wspólną drogę, też taką moją drogę jako nauczyciela. No i ja im tam o tych 70%, pamiętajcie, nie dajemy z siebie wszystkiego, maksymalnie 70%, i w końcu się ktoś odważny odezwał i mówi, no dobra, ale jak ja nie wiem, ile to jest to 70%. I to mi też bardzo pokazało, bo ja też bardzo długo nie wiedziałam, że ja nawet nie idę na 100, ja idę na 120%. To oczywiście te momenty, kiedy już potem ciało się o nas upomina. I to mi się też jakoś bardzo łączy z takim cytatem, który jest też takim moim mottem, jeżeli chodzi o pracę z ciałem, że jak się nauczymy słyszeć szept ciała, to nie będziemy musieli słyszeć krzyku. A krzyk to jest choroba. No I bardzo właśnie. się cieszę, że właśnie do tego zapraszam, żeby słyszeć szept ciała. A możesz powiedzieć coś o Twoich dolegliwościach, czy wkraczam na taki grunt, na który nie chcemy iść? Rozumiem, że chcesz się dowiedzieć, jak moje ciało komunikowało niezgodę na różne rzeczy. Wiesz co, jakby w bardzo różnych momentach ja sobie zaczęłam obserwować, że faktycznie spotykałam się z takim naprawdę zalewającym takim poczuciem bezsilności, ale takiego fizycznego, że brakuje ci energii, nie? Bardzo zobaczyłam, ile mnie kosztowało bycie rzecznikiem. Ja odchodziłam w takim, powiedzmy, umówmy się, ta poprzednia kadencja obfitowała w trudne wydarzenia, więc i dla włodarzy, i dla rzeczników była wyzwaniem. Ale akurat moment, kiedy ja odchodziłam, to był taki dość stabilny i żadne katastrofy zewnętrzne nas nie otaczały. A mimo to, jak wylądowałam na L4, wypięłam się z wszystkich grup roboczych, w których funkcjonowałam, i mój telefon przestał pikać z nieustającą ilością powiadomień. To pierwsza reakcja mojego ciała była taka, że ja naprawdę przez miesiąc spałam. Sypiałam całą noc, wstawałam i jak się położyłam po śniadaniu, to potrafiłam się obudzić po 5 godzinach. Więc bardzo mi ciało pokazało, jak ja duże koszty poniosłam takiego bycia w ciągłej gotowości, bycia cały czas do jakiejś dyspozycji, niezależnie od tego, czy ta potrzeba zaistniała. Dzisiaj sobie bardzo obserwuję, bo wiem, w których momentach potrafię wziąć na siebie więcej niż to w danym momencie być może jest potrzebne, ale mam ten komfort, że to dzisiaj ja jestem swoim szefem, więc umiem sobie automatycznie też zaplanować większy czas na regenerację. My chyba jesteśmy, przepraszam, że ci przerywam, ale jesteśmy w takim pędzie i to nie mówię tylko o tobie czy o mnie, tylko w ogóle o ludziach, nie? Że gdzieś w pracy
naprawdę się zatracamy, czy tego chcemy, czy nie. I dopiero dostrzegamy ten fakt, kiedy czasami jest za późno na pewne rzeczy, No albo. jedna z rzeczy, ja przytoczę, bo to jest autentyczny cytat, już nie powiem od kogo, ale na pewno jakby będzie to do połączenia. Ja usłyszałam oczekiwanie wobec mnie 200% normy i żadnego wolnego. I to był pierwszy moment, kiedy mi ciało, wiesz, takiego po prostu przyspieszonego bicia serca mówiło, no nie, cała ja mówiła, no nie mam na to zgody. To jest o tym, że mamy takie wyobrażenia, że mamy tyle obowiązków, że po pierwsze czujemy się lojalni wobec kolegów w pracy, no więc nie mogę wziąć wolnego, nie mogę gdzieś tam pójść nawet na to L4, jeżeli jest taka potrzeba, no bo oni sobie bez mnie nie poradzą. No jak wylądujemy w szpitalu, nagle się okazuje, że jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej. I myślę, że jest jeszcze takie szachowanie, chociaż mam takie poczucie, że ten rynek pracownika się na tyle zmienił, że przynajmniej w firmach prywatnych jest już jakby taki kontakt z tym, że naprawdę o tego pracownika też się jakoś dba i docenia się jego kompetencje, ale są jeszcze cały czas takie obszary, gdzie szachuje się tym, że no przecież na twoje miejsce czekają kolejni i boimy się zmian. Ja sobie myślę, że to jeszcze jest takie bardzo kluczowe, że naprawdę trwamy w różnych miejscach, bo jest nam trudno, niewygodnie, zaczynamy to przepłacać zdrowiem, ale nie mamy w sobie gotowości do zmiany. I oczywiście to jest o tym, że ta zmiana może być na gorsze, ale ja jestem przykładem, że może być też na lepsze. Dobrze, kończąc rozmowę, bo też mamy czas ograniczony, zapytam Cię, bo wiadomo, że listopad rozpoczyna się takimi świętami refleksyjnymi. Czy dla Ciebie ten początek listopada jest też w jakimś stopniu ważny? Tak, i to wiesz, to tak podwójnie. Dosłownie kilka dni temu była piąta rocznica śmierci mojego kuzyna, który zginął w wypadku samochodowym. No i jakby jest to 1 listopada, jest takim dniem, kiedy ja się faktycznie łączę z najbliższymi, którzy odeszli, z którymi miałam żywą relację. I tu oczywiście na pierwszym planie jest mój tata, o którym gdzieś tam dość często wspominam. Bo to też jest taka historia. Dla mnie 1 listopada, a może tak to jakoś w tą stronę pójdę, jest o życiu. To jest o spotkaniu się ze wspomnieniami tych wszystkich osób, bardzo tych blisko, których mamy, bo znaliśmy, ale też tych, o których potrzebujemy pomyśleć, że oni żyli, dzięki czemu my też jesteśmy. Więc tu już sięgam nawet tam pradziadkowie i te wszystkie okoliczności, ale jestem z tym. Też o życiu, bo akurat ta historia z moim tatą bardzo mnie sprowadziła do tego życia, żeby to życie nie zamknęło się tylko do pracy. Nie tylko do korzystania z życia i zdefiniowania sobie, czym, jak ja chcę, żeby moje życie było i jakie obszary chcę, żeby one funkcjonowały w tym życiu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Bardzo i dziękuję. życzę powodzenia w tych działaniach, które teraz są Twoją przestrzenią. Katarzyna Koczwara była naszą gościną. Dziękuję. Dziękuję.